Siema. Jak widzicie, znowu jesteśmy na ostoi z Kubą. Widać. Ja tam się grzeję. Kuba zmarzł w nocy. No. Proszę, grzej się. Wczoraj przyjechałem tutaj, Kuba już był. Nic nie nagrywałem z samego wieczoru. Wieczora mu się rozkładałem właściwie. Kuba mi pomagał, Kuba był rozłożony. Dzisiaj dopiero zarzuciłem wędki i zobaczymy, co się będzie działo. Potem zrobię krótkie spotkanie z właścicielem tego łowiska. Powiem wam coś więcej o tej wodzie, bo miałem kilka zapytań od was. Nie chcę się wypowiadać, bo w tamtym sezonie, tylko jak z Kubą byliśmy, to na zakończenie ja byłem, także ja tej wody do końca nie znam. No i co? Zobaczymy, co pan Jacek powie. Coś tam musi powiedzieć. No, jaka tutaj ryba jest, ile tej ryby jest, jakie największe? Największe ryby właśnie, co wpuścił w tym sezonie, w tamtym sezonie właściwie, bo to chyba w tamtym sezonie się wpuszcza. No i zobaczymy. Kubo. Przed kominkiem. Ale noc była zimna, no. Faktem. Mrozek był przy gruncie i to dobry. Jeszcze leżaczek, kurcze, plażowicz. No. I śpiwór mój, to jest jeszcze zimniejszy, jak go dotnę, niż jak go rozłożę. Poranne śniadanko, kuźwa. O, dościki. Wyciągnę te wszystkie zestawy, jeszcze sobie na spokojnie zobaczę, jak to wygląda. Ja wczoraj też tak na szybko, nie? No ja też, dlatego ja wczoraj mówiłem ci, że się rozłożę i na spokojnie będę wiązał zestawy. Wiesz, tak mi się wydawało, że za duże te haki były do tych kuleczek, ale może wyciągnę teraz, co będzie. Okay. Wiecie, ja wczoraj przyjechałem tutaj o 21 jakoś, nie? No. Czy nawet po 21? Nie, 21 tak było. No, coś po 21. Ja ci mówiłem, że 20:30 będę, ale coś tam, no wiadomo, Biedronka, jeszcze jakieś zakupy. No i tylko się rozłożyłem i wiązałem w nocy zestawy. No i dzisiaj rano rzuciłem te zestawy. I co, moczę się, ale nie lubię się w nocy, kurde, rozkładać ze wszystkim. To jest przerąbana robota. No i trochę pospaliśmy i teraz czas jest śniadanie, napić się kawy i zabrać się za wędkowanie. Nic państwu nie przedstawię dzisiaj. To jest właśnie kurwa niewyspanie. Podwrotnie kurwa założyłem sobie gumkę. Cokolwiek zostanie. A na lepkarze będziesz też łapał? Tak. No. Zobaczymy. Chłopaki. Pospali dzisiaj do 6-7. Przy minus 30. No. Ja wstałem wcześniej, kije się kurwa moczą już na nowych zestawach, ale efektów póki co nie ma. No, zajebisty tościk. Na śniadanko jest. Chwila zastanowienia. Poszło. No i ładnie. No, wygląda to smakowicie. A tak wygląda w wodzie. No, zajebiście się prezentuje. No i tak będziemy chyba dzisiaj podbijać w ogóle zestawy. Ja chyba też tak będę robił. No jak mamy trochę jakiegoś tam mułu. No, jak jest mułu, to... Nie ma co tej przyczyny. Ja go trochę dopalę jeszcze tu skałeczką. Tego uniosłem gdzieś 2 cm. Nad delikatnie nad ten. Ilu gramowy masz ciężarek? 90. No, ten taki cięższy miałem zapewne. Nic, no pogodę mamy zajebistą dzisiaj. Jak się jak tylko słońce tutaj nam przyświeci, to będzie kurde. Ekstra. No, dzisiaj jest 21 stopni ma być, no to. Konkretnie. No reasumując, na razie nic się nie dzieje. Chłopaki sobie leżakują. Kurwa zaspani. Leżakujecie jak kurwa w żłobku.
mięsa z lipcorem. No i tutaj do tego klipsa podczepiam PV-kę. I cały zestaw końcowy. O, wreszcie. No i jest pierwsza ryba. No jeszcze tu ostałe. Małego mam. Ale jest. Jest otwarty z domu. Uchachany? Łowca? Piękne branie. No. Bardzo spokojnie. Wreszcie się doczekaliśmy pierwszej ryby. Skóreczka. Gratulacje. Dzięki bardzo. Wędkarstwo rodzinne. No, na wadze jest 7 kg, nie? 5,5. 7 równa. 7 równa, no. Tak go wypuścimy. Zaraz ważymy sam worek. No i super. Teraz będę kombinował. A worek waży? 1,5 kilo. Tak? O kilo 400. No, no to 5,5 kilo. Włączek. No i fajnie, fajnie. Rozpoczęcie jest. No co, no to co, teraz kolejnego, nie? Dobra, na jaki zestaw to zapałeś? No zestawik. Haczyk, czwóreczka. Dumbbells, dziesiątka, pionowo. Truskawka, krem, marmuza. Truskawka, krem, tak, tak. Dopalone. Tak to się. A, dopalaczem wiem, czy... dawałeś? Tak, tak oto się mieli. Nie, no nie będziecie jakie zestawy zrobić, żeby... No bo jak leć? Ja już myślałem, że będę wszystkie zestawy z pantalny, że wiesz, pójdzie w lewo albo w prawo, nie? Górą. Ale kurwa, wiesz, jak to... Kuba się szykuje na wieczór. Co tam zakładasz? Zdradź. Wiecie, tajemnica karpiarska. Tak jak ci z drugiego brzegu. Wieczorne przygotowanie, jeszcze zaraz ciemno będzie. No, Butek teraz szykuje kryla. Tak, śmierdzący taki, że... No i wali niesamowicie. Takie jajko. Ja mam takie jajkowate wejście. Ja mam nos zatkany, a tak go czuć, że... Ale rybę mamy, dokładnie. A właściciel ognisko rozpalił. A, no bo oni zrobili godzinę dłużej w sobotę, a później zbiera zamknięcie czy coś, nie? No, a na tym, a na... Sprawdź, czy nie złapie kamerę. Leszny na pekaty chyba, nie? To jest może... Czego wnioski, no... Ale jest fajnie, bezchmurnie, bo wiatru nie ma, nie? Zajebiście, pod tym względem jest fajnie. No ciekawe jaka noc. Ale właśnie. Panie, a twoje przygotowania jak do nocy? Ja już wszystko mam tak jak ma być. No to powiadaj co tam masz. Generalnie dwa zestawy daleko. Dumbbellsiki, truskaweczka dopalone. Bez PV-ki, aby rzucone daleko. A lewy kij, tam jest co? Skorupiak dopalony. I tam pod, pod brzegiem, nie? Z ręki rzucony i z ręki peleciku. To tam. Jest już taki wynalazek. W tym miejscu tutaj gdzieś, nie wiem czy będzie widać. Przy tej ławce tam, nie? Przy tej ławce, no ostrości ławką, kamera nie łapie, ale... Powiedzmy 2 metry przed ławką i 2 metry od brzegu. No, z ręki wyszło. No i zobaczymy co będzie się działo. Gumka mi pękła. Gumka ci pękła? Gumka mi pękła i... Ja mogę być chrzestny. No, jesteśmy po drugiej nocy, słuchajcie. Jest godzina 7, po 7. Chłopaki jeszcze śpią.
siedzą na namiotach, jeszcze nie wychodzili. Ale dobrze się spało. Przynajmniej się wyspaliśmy w pierwszą noc, to nawet nie pospał, bo ja robiłem zestawy, chłopaki też dojeżdżali. Dojechali, to też montowali sobie różne rzeczy. No i dwie nocki już za nami. Jeszcze raz. Dwie nocki już za nami, z wykorzystaniem oczywiście tej piecyka Zimbro. Bo nocki zimne. Tam w granicach jednego stopnia było. No i powiem wam, że te piecyki Zimbro pod namiot dla karpiarzy, zajebista sprawa. No, ten kupiłem akurat z podwójną komorą spalania. No i sprawdza się genialnie. Jest cieplutko w namiocie, można siedzieć sobie w bluzie. Ja spałem dzisiaj bez żadnego śpiwora. Także polecam każdemu. Tutaj takie paliwko do tego jest. Taki baniak. To ja Tomi. I zużyło wam, powiem wam, że jak odpaliłem go 22, no i teraz jest 7 rano, to ten zbiorniczek, który tam zalałem, nie był jeszcze pełny, nawet do pełna zalany, no to do tej pory się pali i przypuszczam, że jeszcze będzie się palił przez jakiś czas. A tam wchodzi około chyba 2,5 litra tego paliwka, także spalanie jest bardzo fajne. No wydajność też jest tego piecyka super. Dobra, teraz trzeba brać się za jakąś kawkę, jakieś śniadanie i przerzucić zestawy do zobaczyska za chwilę. Teraz zmienimy na jakiś owocowy smak. Tu jest morwa. Ona się moczy, powiem wam, już chyba z 3 tygodnie w takim małym pudełeczku. I ona była wcześniej zalana dipem bosterem. Taka galaretka się na nim zrobiła. Standardowy na plecionce z zaciążeniem, tutaj kłoka orzechowa. Babcia spracowała się już przez całą noc, zmiękła ładnie. No, ładnie pachnie, ładnie pracuje, ale nie przyniosło to żadnego efektu. Być może jeszcze jest za wcześnie na taki rozmiar kulki. Dobra, pierwszy zestaw na poranną zmianę mamy gotowy. Pelecik, 2 mm morwa, zalana morwą. Słodką kuleczka, 18 mm to jest chyba, dobrze pamiętam. Albo dumbbell z 15 mm z Meusa. Sposób PV-ki, jaki tak zamontowałem PV-kę. W ten sposób. Nie przebijałem tak jak zawsze to na początku tamtego sezonu. W połowie robiłem, że przepuszczałem przez cały zestaw. Tylko domontowałem taki klips.
metrów. Donald, Popek. No ale też niego nic w nocy nie uderzyło. Zmieniamy teraz na ananasa. W trzecim kiju był taki zestaw założony, punkt G, kuleczka 15 mm. Teraz zmienimy na coś innego, teraz będę myślał, czym to podbić, ale też damy pop-upa, może truskawkę krem. Niedźwiedź wstał. Jak tam, wyspałeś się? Kurwa, nie boli. Powiem ci, że jest kurde... Czekaj, 7-8 godzina gdzieś. Ja dzisiaj też pospałem. Wstałem o 7 dopiero. Dwa braty miałem, zobacz. Jeden z Wingery są dole. No jest na dole, no. Miałeś wyżej ustawione? No. Dalej śpi. Z latarką na czole. Myślał, że będzie miał w nocy branie jakieś. Coś mu nie pykło. Aha. Przebudził się. Siema. Nagramy wyjście smoka. Pospałeś też? O której wy poszliście spać? Tak jak ten wyszliście ode mnie, to od razu w kimę? Nas ten piec, ja też się... ten piec. Ale było tak gorąco, że masakra. No. Zajebiście. Jak go sobie piecykiem nagrzałem, to było coś pięknego. Ja tam 4 bluzy, kurtka, 2 parę spodni i no też miałem piecyk. Można wytrzymać, nie? No. Dawaj. Do Jureczka, bo Jureczek za bałkami, a 20 plus podobno. Co ty sądzisz? Udało mu się? Fajnie, nie? To już tak myślę. Weź tam. Noża do filetowania już. Już dzieliśmy. U nas wędkarskim jest tatka z trzymaniem załogą do filetowania. Idziemy do Jurka, zaraz zobaczymy, co tam ma. Mówi, że podejść, bo jest piękny. No to idziemy. No. No jest. Zobacz, na siebie, no. Była 17. Tak, wtedy była 17. No wy jesteście w domu. 22. Wytarowana? Tak. Ciekawe.
czeka do ryby, staniemy do środka. 22,5. Tak, 22,400. No to ładnie, pięknie. Nowie. Nowy PB? Tak. Wiadro. No to wiadro. No nie o tej porze roku. A Tomeczku, a ty co? No nic, bez ryby. No co zrobimy? Nic nie zrobimy. Nie bardzo. Tak, żeby ten, nie? Żeby w słońcu. W słońce, żeby robić. Takie mizerne, dla mnie. Nie masz. A już daleko było, wiesz? Nie. Morda taka, że... Pakujemy się już, ja już się złożyłem. Jeszcze jakieś kilka rzeczy zostało. Oczywiście wędki stoją, to są do końca, chłopaki już też się pakują. No i co? Dzisiaj Jureczek zapał 22,5 kg. Jedno miał branie i ta rybka została wyciągnięta. Ładna sztuka. No i co? Gutek też wyciągnął wczoraj. Jedną rybę, no i tyle. Tyle z wędkowania, dwie ryby, kurde, nie? Konkretna kupa po powrocie. To się wytnie. To się wytnie, tak. Się żywili na samych tostach i zupkach chińskich. To będzie taki metod mix, że